Teatr Materia prezentuje Teatr w Dyni. Halloween. Zwyczaj związany z maskaradą, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 października. Najhuczniej jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90., a w Rosji niespecjalnie przyjęło się. Dokładna geneza Halloween nie jest niestety znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i nasion, albo celtyckie święto na powitanie zimy. Według tej drugiej teorii Halloween wywodzi się z obchodzonego w Europie Północnej święta z okazji końca jesieni, a początku zimy. Z jednej strony był to czas radowania się minionymi zbiorami oraz powrotem bliskich do domów. Z drugiej strony pojawiło się widmo zimy, czasu zmagań z głodem, chłodem i niedostatkiem światła słonecznego. Halloween kojarzony jest ze świętem zmarłych. W rzeczywistości zarówno poganie, jak i wcześniej chrześcijanie upamiętniali zmarłych wiosną, między marcem a majem. Wierzono, że w tych dniach zacierała się granica między światem żywych i martwych, a duchy błąkały się po świecie żywych. Ważnym elementem obchodów było palenie ognisk, które miały przyciągnąć duchy dobre, a odegnać duchy złe. Uważa się, że właśnie z potrzeby odstraszania duchów złych wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek. Po 835 roku pod wpływem chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została przeniesiona z maja na listopad. W 998 roku ustanowiono 2 listopada Dniem Zadusznych, czyli dniem, którym oddano się za dusze, zmarłe. Tymczasem w Irlandii przetrwały zarówno święto katolickie, jak i pierwotne święto. Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej na początku XX wieku. W 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano codziennie 31 października i tym sposobem Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween. Nazwa Halloween prawdopodobnie jest skróconym All Hallows In, czyli wcześniejszym All Hallows Eve, to jest Wigilią Wszystkich Świętych. W tym dniu sprząta się mieszkanie, gasi ogień pod kuchnią, a gospodynie wykładają jedzenie i napoje, po czym wszyscy kładą się spać. W roku 1311 decyzją Stolicy Apostolskiej wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza i stopniowo upowszechniano w Kościele katolickim. W Polsce odprawiano uroczystości ofiarne z przywołaniem zmarłych, zwane pominkami, dziadami. Urządzano uczty spożywane w domach lub na grobach, aby zapewnić sobie przychylność zmarłych i pomóc im w osiągnięciu spokoju. Szczególną rolę w wyobraźni ludowej odgrywała noc z 1 na 2 listopada, zwana Nocą Zaduszkową. W całej Polsce uważano, że tej nocy dusze zmarłych błąkają się po rozstajnych drogach, cmentarzach czy uroczyskach, szukając pomocy, modlitwy lub ofiary. Na Opolszczyźnie twierdzono, że duchy zmarłych dzieci powracają nocą jako ptaki i w dzień zaduszny siadają na gałęziach, obserwując procesję na cmentarzu. W Meksyku Dzień Zmarłych
także obchodzi się na początku listopada. Jednak jest to święto pełne radości i tańca. Mieszkańcy tego regionu wierzą, że zmarli nadal egzystują, a właśnie tego dnia dusze tych, którzy odeszli, są razem z nimi. Domy są wówczas przystrojone łukami z żółtych nagietków lub aksamitek. Nie brakuje również kolorowych ołtarzy, świec oraz owoców. Kobiety przygotowują wiele potraw, by przybysze mogli się posilić. W Meksyku jednym z ważniejszych punktów jest wizyta na cmentarzu, a potem odbywa się piknik wraz z głośną i wesołą muzyką. W Rosji ciężko jest wydzielić czy wyróżnić święto, które mogłoby odpowiadać naszemu świętu. Jest święto Radonica. Pochodzi od słowa radość i jest związane z przeżywaniem świąt wielkanocnych. No, ale to jak rozumiecie, ma miejsce wiosną. Jest też święto Jana Kupały, które też jest związane z przechodzeniem dusz do innego świata. Ale to święto odbywa się na przełomie czerwca i lipca. Dlatego ciężko wydzielić jakieś jedno określone święto. W niektórych miejscach Rosji przygotowywano dla zmarłych banię. To taka rosyjska sauna. Zostawiano wodę, gałązki brzozowe, czyste ręczniki, a sami domownicy tego dnia nie kąpali się. A następnego dnia na rozsypanym po podłodze popiele szukano śladów zmarłych. Jaki to by nie był kraj, jakie zwyczaje i obyczaje, ważne jest, żeby przypominać sobie o tych, którzy odeszli z tego świata. Oni kiedyś martwili się o nas, troszczyli. I my też troszczmy się o nich. Wspominajmy ich dobrym słowem, dobrymi czynami. I niech będą dla nas jak najlepszym przykładem.